badań wiele udokumentowanych studiów szczególnych władz, ślady, między innymi to różne niedrobienia, które dokonywały się już także po 2000 roku. Także wiemy o tym, że osoby, które są nękane przez złego ducha, było tutaj też takie jedno szczególne świadectwo w 2014 roku, kiedy byłam pana osobą popętaną i ukrotnie w jakimś tam miejscu bezskutecznie. I aż ksiądz właśnie miał takie natchnienie, żeby ludzie przynieśli, mężczyźni przynieśli dużo wody ze źródełka i oblewano tą osobę. Ogromny smród wtedy się dokonywał i w końcu zły duch wyszedł. Także to jest też wielkie świadectwo, ale też są różne łaski, o których ludzie z różnych przyczyn nie chcą przyjść i spisać. I to było nawet niedawno. Tutaj siostra właśnie zakrystianka opowiadała o podczas mszy świętej. Jedna osoba, nagle zaczęły płakać osoby, dwie siedzące właśnie po Komunii Świętej. I ta siostra zatroskana, że coś się im stało, podeszła i się pyta, co się dzieje, czy może jakoś pomóc. A ta pani jedna mówi, bo ja właśnie odzyskałam wzrok. Ale nie chciała, i tu widzę, żeby poszła, bo nie chciała iść, bo mówi, nie, będą mnie ciągać później po lekarzach, po jakichś tych, nie. Nie wiem, czy zdecydowała, czy napisze jakieś świadectwo, to było, ja tu jestem dopiero 3 miesiące, a to było właśnie w razie, jak tutaj jestem. Tak więc Maryja, jako kochająca nas Matka, wskazuje nam zawsze na Chrystusa, na tego, na którego od początku wskazywała i który, przez którego została nam dana, gdy On umierał na krzyżu jako Matka. I dlatego ten dzień dzisiaj, kiedy przyszliście do niej, niech wyryje w waszym sercu wspomnienia i utrwali tą świadomość, że ona jest zawsze przy was, aby was wspierać, pocieszać, pomagać i prowadzić. I dziś, zanim odejdziecie z tego miejsca, czy w kościele, czy tutaj przy figurze Najświętszej Maryi Panny na miejscu objawień, przyklęknijcie, wyciszcie wasze serca i zapytajcie jej w sercu, jakie ona przesłanie ma dla was dzisiaj. Bo ona do każdego z nas chce coś powiedzieć na naszą codzienność, w naszych sercach. Ale nie pozostańmy tylko przy dzisiejszym dniu. Każdego dnia pytajmy jej, mamo, co dalej? Ty mnie poprowadź, oddawajmy jej te wszystkie sprawy i cierpienia, i trudności, i radości, a zobaczymy, że naprawdę ona jest z nami i pomaga nam każdego dnia. Powiem jeszcze może dwa słowa o tym, co dalej z dziewczynkami. Bo jest też taka trudne wspomnienie, o którym niedawno słyszałam. Rok wcześniej, w Niemczech, nie pamiętam nazwy miejscowości, też Maryja prawdopodobnie przyszła do dwóch dziewczynek i tam niestety ich otoczenie, proboszcz, te rodziny, nie wiem, kto tam był jeszcze odpowiedzialny za kościół wtedy, nie stanęli na wysokości zadania. Dziewczynki zaraz dziewczynki ich rodziny zaczęły doznawać prześladowań, nie wzięto ich w obronę, nie było przesłuchania, nie było badania tej sprawy. Także ta sprawa została w jakiś sposób zagłuszona, nie zostały więc to zatwierdzone przez kościół. A tutaj Bogu dzięki, ten kapłan, który był Niemcem, ale bardzo oddanym swojemu ludowi, wielką troską objął dziewczynki. Od razu, wiedząc też, co im może zagrażać po tych objawieniach, bo wiadomo, że były od razu, to się nie podobało zaborcom, to co tutaj się dzieje w Getrzwałdzie, zabraniano, pilnowano granic. Słuchajcie, to nie jest tak, że tak łatwo mogli sobie przyjść pielgrzymi tutaj jak dzisiaj. Ludzie często nocami przez jakieś gąszcze się przedzierali, żeby ominąć straże, które stały i pilnowały, nie pozwalały tu przybywać. I ten właśnie ksiądz zdecydowali, żeby dziewczynki odesłać do szkoły, do sióstr Szaryte, siostry Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo. I kilka lat później dziewczynki same zdecydowały, że chcą wstąpić do tego zgromadzenia. Zostały wysłane do nowicjatu do Francji. I tam po kilkunastu latach te siostry nie składają ślubów wieczystych. One co kilka lat odnawiają śluby. Kiedy śluby wygasły, Justynce, starszej tej widzącej, wystąpiła z tego zakonu, później wyszła za mąż, ale szybko owdowiała, nie miała dzieci i podobno żyła bogobojnie dalej we Francji.
ale nie mamy więcej szczegółów na temat jej życia. Natomiast Basia Samulowska jako siostra Stanisława wyjechała na misję do Gwatemali i tam ofiarnie posługiwała tamtejszej ludności i zmarła w opinii świętości. Dziś aktualnie trwa jej proces beatyfikacyjny. Możemy też w naszej świątyni, jak wejdziemy przy bocznym ołtarzu po lewej stronie, jest jej obraz. Jest także księga, w której można wpisywać łaski otrzymane za jej wstawiennictwem, czy też o nie prosić. Także to z widzącymi. Później jeszcze parę słów może o kościele, który, jak wspominałam na początku, to był drewniany kościółek spalony. Później był w stylu renesansowym i on był powoli rozbudowywany. Najpierw na barok, tak, później gotyk, wreszcie, tak jak teraz widzimy, to już po objawieniach. Ksiądz proboszcz właśnie tamtejszy, ówczesny, rozbudował tę świątynię i zatroszczył się o tak bogatą dekorację wnętrza. Jak widzimy, te wszystkie freski, których jest tak wiele, ilustrują tajemnice rytańcowe przede wszystkim, ale także sceny objawy. Nawet po lewej stronie, jak widzicie, do świątyni, zobaczycie, malowanie.